Siostry i bracia, dzisiejsze drugie czytanie to fragment listu, który święty Paweł skierował do swojego umiłowanego ucznia Tymoteusza. Tymoteusz, choć młody wiekiem, był przełożonym jednej ze wspólnot kościelnych, biskupem. Było to dokładnie w Efezie. Chciałbym, byśmy zatrzymali się na dwóch wersetach z tego fragmentu. Paweł pisze: przypominam ci, Tymoteuszu, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Czego możemy dowiedzieć się z tego tekstu? Wielu ciekawych rzeczy. Najpierw rzecz zasadnicza. Otóż Tymoteusz miał w sobie coś, co nazwane zostało tu charyzmatem. Ten charyzmat Tymoteusz otrzymał od Pawła. Nie miał go, a potem miał. A momentem przełomowym była właśnie modlitwa Pawła i włożenie jego rąk. Charyzmat to dar od Boga. Gdy mówimy, że Tymoteusz otrzymał ten dar od świętego Pawła, to jest to prawdą, ale w takim sensie pośrednictwa jedynie, bo źródłem wszelkich charyzmatów, darów jest sam Bóg. Charyzmaty to różnorodne dary. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, rozwijać tego. Niech wystarczy, że jest to dar od Boga. Dar, który Bóg daje Kościołowi. A mówiąc tak bardziej konkretnie, to my jesteśmy tym Kościołem. Te dary, te charyzmaty są dla nas wszystkich, dla każdego wierzącego. To my wszyscy mamy być bogaci w charyzmaty. I tu zadam ważne pytanie. Siostro, bracie, czy jako człowiek wierzący, praktykujący swoją wiarę, czujesz się obdarowany? Czy czujesz, że coś wielkiego, wspaniałego, cudownego otrzymałeś od Boga przez to, że jesteś wierzący? Jeśli nie masz tego doświadczenia, a mam przekonanie, że niestety wielu nie ma tego doświadczenia, jeśli swoją wiarę przeżywasz tylko w takich kanonach pewnych powinności, pewnych swoich obowiązków, jakie czujesz wobec Pana Boga, w takich kanonach jedynie przykazań, które należy spełniać, to nie odkryłeś jeszcze bogactwa, pełni i głębi wiary. Ślizgasz się po powierzchni. Wypłyń na głębie i wejdź w głębie. Proś Boga o dary, o charyzmaty, o całe bogactwo Jego łaski, które jest dla ciebie. Chrześcijanin to ten, który czuje się obdarowany. Sprawa druga. Z charyzmatami, z owymi darami jest jak z piecem, jak z ogniskiem. Ognia trzeba pilnować, dokładać, dorzucać. Jeśli o tym zapomnimy, to po pewnym czasie ogień zgaśnie, wypali się. Paweł upomina Tymoteusza, by ten rozpalił na nowo swój charyzmat. Widać, przygasł. I pytanie do każdego z nas. Pomyśl, co trzeba w tobie rozpalić? Co paliło się może kiedyś pięknym, pełnym blasku, ogniem, a teraz zbladło i przygasło? A jak już pomyślisz, co należy rozpalić,
to pomyśl, jak rozpala się ogień, który przygasa. Trzeba dmuchać. I tak samo jest z charyzmatem. Musi w niego dmuchać powiew Ducha Świętego. On jest tym, który ma powiać po martwocie, po to, by ta zbudziła się do życia. Czy wołasz do Ducha Świętego o odnowienie swoich charyzmatów, swoich darów? I tu nie chodzi o takie pitu-pitu, takie trzy razy alleluja w wolnym czasie. Chodzi o coś poważniejszego. Chodzi, by w tym całym wołaniu ukazała się cała Twoja determinacja, całe Twoje pragnienie, chcenie, wola. Teraz może makabrycznie, dosadnie, ale prawdziwie. Wyobraź sobie, że żywcem chcą Cię pogrzebać w trumnie. Budzisz się, jesteś w trumnie i słyszysz, jak grudy ziemi spadają na wieko. I pomyśl, jak wtedy walczyłbyś o swoje życie. Tak samo trzeba walczyć o życie Boże w sobie. Czytamy dalej w tekście o duchu bojaźni. Lęk to naturalne uczucie, bardzo ludzkie i sensowne, czasami ratujące życie. Jednak duch lęku to jest coś innego. To jest pokusa, a potem grzech, by lękać się ponad miarę, lękać wszystkiego i wszystkich i zawsze. Jest to lęk, który nie ratuje, tylko paraliżuje. Kto chciałby nas sparaliżować? Oczywiście szatan. Najpierw sparaliżować, a potem dobić. Mamy zatem genezę owego ducha bojaźni, ducha lęku. Paweł zaleca innego ducha. Ducha mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Kocham świętego Pawła za jego zdolność do takiej niesamowitej precyzji i zdolność do niesamowitej syntezy. W trzech słowach rozpracował, na czym polega wiara, na czym polegać ma przeżywanie naszego chrześcijaństwa. Po pierwsze, moc. Wiara to doświadczenie mocy, siły. Doświadczenie tego, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Doświadczenie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Doświadczenie, że my możemy w tej mocy uczestniczyć, przeżywać ją, czerpać. Po drugie, miłość. Miłość, czyli droga jeszcze doskonalsza. Miłość, czyli wypełnienie i sens prawa. Bez niej jesteśmy cymbałami i dzwonami. Po trzecie, trzeźwe myślenie. Zdrowy osąd rzeczywistości. Wiedza. Umiejętność krytycznego rozróżnienia prawdy i fałszu. Dobra i zła. Po czwarte, zaraz. Jakie czwarte? Było trzy. Moc, miłość i trzeźwe myślenie. Wiem, co mówię. Po czwarte i. Mamy mieć w sobie i moc, i miłość, i trzeźwe myślenie. Wszystko razem, w pakiecie. Nie jedno strojga, nie dwa strojga. I moc, i miłość, i trzeźwe myślenie. Bo bez mocy Kościół to już jest tylko charytatywna instytucja i muzeum. Bez miłości Kościół to już tylko urząd,
i fabryka. Bez trzeźwego myślenia Kościół staje się stowarzyszeniem oszołomów i gamoni. I moc, i miłość, i trzeźwe myślenie. I pomyśl, siostro i bracie, jak to wszystko w sobie pielęgnujesz, jak się o to troszczysz. Bo to wszystko wymaga pielęgnacji, wymaga troski, pracy nad tym. To wszystko na początku jest darem Boga, jest charyzmatem, ale bez Twojej troski o rozwój, o zachowanie tego, to wszystko osłabnie z czasem, przygaśnie i ulotni się. I zostanie miejsce, piękne miejsce na ducha bojaźni. Kościół potrzebuje odnowy. Potrzebuje tego w każdym pokoleniu. Potrzebuje także dzisiaj. Tej odnowy nie zrodzą żadne opracowane programy, plany, procedury, prawa i dekrety. Odnowa Kościoła przyjść może tylko jedynie przez odnowę każdego z nas osobiście. Bóg czeka na Twoją modlitwę. Potrzebujący czeka na Twoją miłość. Książka czeka, byś zaczął się uczyć i myśleć. Bo taka jest nasza wiara. I moc, i miłość, i trzeźwe myślenie.